Dobry wieczór, Warszawo! Mam na imię Sisa i mam 26 lat. Kochani, jak chodzę tutaj po ulicach Warszawy i głoszę Ewangelię i czasami pytam, czy chcesz pojednać się z Ojcem? Czy chcesz poznać Boga? Ludzie mówią, słuchaj, ale ja robię dobre uczynki. I wiecie co? Chcę wam tak złożyć dzisiaj świadectwo, co w ogóle w moim osobistym życiu niedawno się stało. Zostałam uwolniona z humanizmu. I w ogóle Duch Święty, on ma taką moc, że realnie przypomniał mi, kiedy to bardzo skumulowało się w moim życiu. Ja pochodzę z artystycznej rodziny i jak miałam 6 lat, szłam sobie na ceramikę i wtedy urywałam po prostu liście z drzew. I moja babcia powiedziała do mnie, nie urywaj tych listków, bo je to boli. Ja sobie wtedy pomyślałam, ojeju, jeżeli listki to tak boli, to innych ludzi każde słowo musi strasznie boleć, wiecie? I my tutaj głosimy, że Jezus to jest wolność, ale nie jakaś wolność, która nie przyda się w twoim życiu. Jezus to jest realna wolność do każdego miejsca w twoim życiu, które cię zniewala. I dużo ludzi tutaj głosi, że możesz być wolny od humanizmu, a ja chcę ci opowiedzieć na moim świadectwie, co to znaczył dla mnie humanizm. Dla mnie humanizm to znaczyło to, że muszę zawsze dobrze o każdym mówić. To, że zawsze wypada mi się bardzo grzecznie zachowywać. To znaczy to, że ktoś jak pisze do mnie wiadomości albo SMS-y, to ja muszę od razu w ogóle odpisywać i nie miałam w tym wolności. To, że ktoś na przykład zachował się do mnie źle i wypadałoby mu zwrócić uwagę, ale ja nie potrafiłam. Jezus to nie jest jakaś postać taka enigmatyczna, która nie dotknie twojego życia, jeżeli pojednasz się z Nim. Jezus chce dać ci wolność na wszelkie pułapie. Słuchajcie, w 2014 roku narodziłam się na nowo. Myślałam, że wtedy się nawróciłam, ale dzisiaj głoszę wam tutaj poselstwo o tym, jak narodzić się na nowo. Jestem z katolickiej rodziny, gdzie odprawiałam wiele różnych rytuałów, chodziłam na msze, drogi krzyżowe, ale nigdy nie dało mi to realnego spotkania z Bogiem. Kochani, przychodzę tutaj z wdzięczności dla Jezusa i z tego, że mogę być razem z ludźmi, którzy realnie też spotkali żywego Boga. Słuchaj, jeżeli modlisz się, ale nigdy nie położyłeś swojego życia za Jezusa, nigdy nie powiedziałeś, Jezu, ja chcę Cię poznać, Jezu, chcę poddać moje życie pod Twoje panowanie, to niestety, ale nie masz z Bogiem nic wspólnego. Nie masz z Nim nic wspólnego. Jesteśmy tutaj z wdzięczności, dlatego że Jezus podniósł życie każdego z nas. Jezus realnie je przemienił. Ja pamiętam ten dzień w lipcu 2014 roku, kiedy przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, byłam zwykłą nastolatką, która chodziła do bardzo dobrej szkoły. I tak jak wiele młodych dziewczyn, chciałam mieć chłopaka. I w końcu miałam tego chłopaka, który w ogóle wszystkim się podobał w szkole. I spotykałam się z nim przez 14 dni, 2 tygodnie. I jak szliśmy razem, to po prostu zaczęłam czuć, że w ogóle to nie jest to, że nie jest ta pustka, którą może mi zapełnić tylko Bóg. Wiecie, i wróciłam do swojego domu i wtedy uklęknęłam i powiedziałam, Boże, jak Ty w ogóle jesteś, to może Ty zapełnisz mi tą pustkę. I wiele razy, jak tutaj jestem w tej galerii i tutaj pracuję, to widzę młode dziewczyny, które szukają co chwilę nowych ubrań, co chwilę nowych kosmetyków, żeby komuś się przypodobać. Ale to nie jest tędy droga, bo tą pustkę w sercu może Ci tylko zapełnić żywy Bóg. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że już w 2014 roku, jak się nawróciłam, wtedy czułam, że mam powołanie i zakochałam się w Jezusie i pomyślałam, Jezus, to Ty jesteś jedynym władcą mojego życia, Ty jesteś moją realną miłością. Wiecie, i wtedy zaczęłam się modlić, bo jeszcze nie wiedziałam w ogóle, że może być inaczej. Modliłam się o to, czy mam iść w drogę powołania, czy w ogóle spotkać męża. I po paru miesiącach ja poznałam takiego chłopaka, który mnie kochał za nic. Wiecie, ja miałam tak zryty mózg, że ja w ogóle nie umiałam tego przyjąć. Nie umiałam w ogóle tego przyjąć, że ktoś kocha mnie za nic, że jest dla mnie dobry. A właśnie takiego męża chce dla ciebie Bóg, który kocha cię za nic, który jest dla ciebie dobry, w którego życiu przewodzi Jezus. Wiecie, ja go poznałam i on ciągle mówił o Jezusie. I ja mówiłam sobie, kurde, ale wariat, on mówił do mnie, wiesz, ja będę prorokiem. Ja mówię, ale wariat. On chyba przesadza z tym Jezusem, wiecie? A dzisiaj głoszę do was z Kościoła Apostolskiego,
z miejsca swojej służby i mówię do was, jeżeli ty się śmiejesz i mówisz, że nie ma proroków, że nie ma nauczycieli Słowa Bożego, że nie ma duszpasterzy, to ty nie poznałeś realnie Jezusa. Słuchajcie, Bóg jest żywy. Bóg to jest realna moc. My nakładamy ręce na chorych, a oni są zdrowi. To nie jest po to, że sobie nakładam ręce i odwalam jakiś cyrk. To jest po to, żeby uwolnić się w imieniu Jezusa od wszelkiego nałogu, od wszelkiej biedy, od wszelkiego smutku i niepowodzenia, od wszelkiego braku pomysłu na przyszłość. Kochani, Bóg to jest dobry ojciec. Niektórzy myślą, że w ogóle Bóg daje choroby, że chce mnie doświadczyć albo chce mnie ukarać. Ja dzisiaj ci głoszę pełną Ewangelię, że możesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Aktem twojej decyzji zawołaj: Jezu, nie znam cię, ale chcę cię przyjąć jako Pana i Zbawiciela. I wtedy idziesz do nieba. Nie ma wątpliwości, że nie wiesz, idziesz do nieba, do piekła, a może do czyśca. W Piśmie Świętym jest napisane i możesz to czytać dopiero, jak przyjmiesz Jezusa z objawienia. I zrozumieć, że idziesz do nieba, jesteś zbawiony i nic cię nie oddziela od Boga. Nic nie ma takiej siły, bo Jezus pokonał każde zło, pokonał każdą śmierć na drzewie krzyża. Chcę jeszcze ci wytłumaczyć, dlaczego my nakładamy ręce na chorych, oni są zdrowi. Dlatego, że na drzewie krzyża Jezus nie umarł taką sobie śmiercią krzyżową, jak zwykły człowiek. To jest Bóg i On poniósł każde twoje indywidualne cierpienie. Po imieniu, każdy twój smutek, każdą trwogę, każde to, że ktoś ci dokucza. I dlatego, wołając Jego święte imię i kiedy ja nakładam moje święte ręce, ludzie są uzdrawiani ze swoich osobistych zranień, bo Jezus 2000 lat temu umarł za ciebie i za to konkretne zbawienie. I ty, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek i ja, mamy ten autorytet i przychodzi wtedy uzdrowienie z krzyża, które zostało już wykonane 2000 lat temu. Kochani, jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, podejmij tą decyzję. To jest najlepsza decyzja w twoim życiu. To jest realna miłość. To jest realna wolność. To jest realne, kochani. Jeżeli chcesz poznać Jezusa osobiście, zaczekaj, zawołaj do Niego. Kochani, nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy apostolskim kościołem. Jeżeli chcesz stanąć na prawdzie, podnieś swoje życie w imieniu Jezus. Przyjdź do nas. Nabożeństwa są w każdą niedzielę o godzinie 11. Zapraszam was. Amen.